5 rozdział. I Paweł tutaj zaczyna odpowiadać na różnego rodzaju zarzuty, bo Paweł był szykanowany. Paweł był takim człowiekiem, który był generalnie szykanowany przez wierzących ludzi. Tylko szykanowali wierzących ludzi. Znane są zapisy historyczne mówiące o potężnym konflikcie, który był między Pawłem a Kościołem w Jerozolimie. Czy to w ogóle tak nie było słodko u nich, jakby się wydawało, że oni tam wszyscy byli jedną wielką rodziną i przyjaciółmi i tak dalej. Tak nie było. Stąd też tłumaczenia Pawłowe, tym, że chcę, żebyście też zobaczyli, jak Paweł się tłumaczy, to znaczy w jaki sposób on siebie określa w tym wszystkim. Paweł był uznawany za apostoła gorszego rzędu. Oni uważali, że on, nie znając Jezusa osobiście, nie chodząc z Jezusem osobiście, on nie miał prawidłowego objawienia. Wiecie, to jest taki, istnieje coś takiego, istnieje taki duch, który wmawia ludziom, że są lepsi niż inni. Wmawia im, że tam jestem lepszy. I to z punktu widzenia Boga wszystko się dzieje. W wielu kręgach ludzie, którzy nie pokończą szkół biblijnych, którzy nie mają magistra z teologii, nie są uznawani za jakikolwiek głos. Dla nich to nie jest jakiś głos. I ten duch już wcześniej był, on od samego początku był. I on się zaczął uwydatniać wśród ludzi, którzy chodzili z Jezusem, wśród tej grupy apostołów, która chodziła z Jezusem po ziemi. A Paweł taki nie był. Paweł, on poznał Jezusa w duchu. On nie poznał Jezusa w ciele. I to, że on poznał Jezusa w duchu, to było uznawane za gorsze. Rozumiecie? To jest w ogóle... Ja chcę, żebyście też zwracali uwagę na takie rzeczy, że zawsze to, co duchowe, będzie prześladowane. Zawsze duchowość będzie prześladowana. Zawsze. To tak jak się rodził Jakub i Ezaw, dwaj bliźnięta, którzy byli w łonie jednej matki. I proroctwo było, że po prostu starszy będzie prześladował młodszego. Ponieważ to ten młodszy był dzieckiem obietnicy, ten starszy no nie był dzieckiem obietnicy. On był naturalny. Zawsze to, co naturalne, będzie prześladowało to, co duchowe. W ogóle w twoim życiu też tak będzie zawsze. W twoim życiu to, co naturalne, będzie atakowało to, co duchowe. W twoim życiu. Zawsze to będziesz miał na co dzień. Że zawsze będziesz ciągnięty do tego, żeby iść w naturalne i żeby to, co naturalne, rządziło. I tutaj ci apostołowie, którzy w naturalny sposób chodzili z Jezusem, oni uważali się za lepszych. Nie było może widać we wszystkich wypowiedziach, ale to się rzuca w oczy. To też podprogowo było przekazywane Kościołom. I Paweł zaczyna pewien wywód, którym się tłumaczy, ale on się tłumaczy ze swojej duchowości. To jest zupełnie inne tłumaczenie, bo to nie jest obrona psychofizyczna. Paweł się nie broni psychofizycznie. Paweł się broni od strony duchowej. I też jest taki mamy nakaz od Boga, żebyśmy umieli obronić swoją wiarę, naszą duchowość. I Paweł mówi tak, czy nie jestem wolny, czy nie jestem apostołem, czy nie widziałem Jezusa Pana naszego, czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu. Więc te pytania... To były pytania, które były zadawane jemu. A apostoł to jest taka, to jest jedyna w swoim rodzaju konstrukcja duchowa. Bo na przykład apostołowie jechali, zakładali coś, potem to coś oddawali komuś.
po jakimś czasie oni wracali w to miejsce i wcale nie byli miło witani. Częstokroć. Oni założyli na przykład kościół, ustanowili tam pastora, wracali tam po jakimś czasie i okazuje się, że oni niekoniecznie tam byli mile widziani. Wiecie, wiecie, że to tak działa dalej. W ogóle tak działa. Taka jest formuła, nie? Ponieważ główną rzeczą, która jest atakowana na świecie, to jest ojcostwo atakowane. Pamiętajcie o tym. Jest ojcostwo atakowane. Ojcostwo jest zawsze atakowane. Jak już w tobie powstaje jakaś formuła ojcostwa, to to będzie zawsze atakowane. Co ciekawe, będzie to atakowane przez ludzi, których spłodzisz duchowo. To tak jak dzieci atakują swoich rodziców. Dzieci są zrodzone przez swoich rodziców, wychowywane przez swoich rodziców, ale dzieci atakują rodziców. Dlaczego dzieci w ogóle atakują rodziców? Z czego to się bierze, że dzieci atakują rodziców? Bo to jest odwieczny atak na ojca. Wiecie, skąd to się bierze? To jest szatan atakujący Boga. Od lat. Od w ogóle tysięcy lat. Nie? Zawsze te ataki od dzieci są na ojców. Prawda? Tak to działa. I tutaj Paweł jest atakowany. Zarzucają mu, że nie jest wolny. Że jest zniewolony. Zobaczcie, co jest mu zarzucane. Zniewolony jesteś, Paweł. Ty nie jesteś apostołem. Ty nie widziałeś Pana Jezusa Chrystusa. My nie jesteśmy działem Twoim w Panu. Czyli to są zarzuty stawione Pawłowi. No i Paweł dalej pisze. Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. On do tych ludzi przychodzi z taką prostą myślą. Mówi, zastanówcie się w ogóle, w jaki sposób wy powstaliście. Jak powstał ten produkt. Zobaczcie, gdzie byliście, zanim mnie poznaliście w ogóle. Nie? To on do nich to mówi, te rzeczy. Nie? Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka. Czy nie wolno nam jeść i pić? Czy nie wolno nam zabierać ze sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? A więc widzimy, że zostają im postawione zarzuty różnego rzędu. Zostały im postawione zarzuty, że oni za dużo jedzą i piją. Czyli że oni są zbyt mało duchowi. Że oni przykładają zbyt... że oni są wolni w tym. Że o, po prostu, wiecie, w tamtym czasie już w tych kościołach, które pozakładał Paweł, wchodziła zaraza pod tytułem gnoza. Pojawiało się dużo gnostyków. To byli tacy ludzie, którzy byli przeduchowieni na maksa. To jest w ogóle ciekawa sprawa z tą gnozą całą. Są ludzie przeduchowieni, natomiast podprogowo realizujący swoje pożądliwości. To jest w ogóle gnostyk. Gnostyk to jest człowiek, który dużo mówi o duchowości. Często spotykam ludzi w swoim życiu tak mega duchowych, tak? Że oni po prostu aż latają, ci ludzie. Tak? Natomiast ja widzę, co oni podprogowo realizują w ogóle w tej swojej duchowości. Tak naprawdę to nie jest żadna duchowość, tylko oni wytwarzają pewnego rodzaju atmosferę, pewną aurę. Jakby oni wchodzą, nie wiem, czy wy rozumiecie, o czym mówię, są tacy ludzie, którzy wchodzą, inaczej, ty wchodzisz w ich środowisko, czy oni wchodzą w twoje środowisko i ty od razu czujesz się gorzej. Czujesz się mniejszy duchowo. Rozumiesz, on jest tak święty, ten człowiek. On jest taki w ogóle, wiesz, że gdzie ja tutaj do tego człowieka, tak? To jest duch gnozy. Rozumiecie? To jest duch gnozy. W Jezusie tego nie było. Jezus włóczył się jak włóczyki. Kolegował się z prostytutkami i ze złodziejami. W ogóle miał różnych kolegów Jezus. Nie? I to jakoś w ogóle go nie zubożyło, tego Jezusa. On nigdy nie był w kompromisie, bo Jezus nigdy nie był w kompromisie. To jest w ogóle mega sprawa. Nie był w kompromisie.
Natomiast gnoza, ona rozpościerała potężny wachlarz duchowości. Tutaj Pawłowi zarzucają, mówi, ty nie jesteś taki duchowy tak naprawdę, Pawle. Czy nie wolno nam zabierać ze sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? Im zarzucano, między innymi, ponieważ Paweł podróżował z Barnabaszem, tudzież z Sylasem, z różnymi ludźmi, oni zabierali ze sobą żony swoje. No więc zarzucano im, to nie możesz żony zabrać swojej, tak? No bo ty powinieneś się poświęcić królestwu, tak? Ty powinieneś w ogóle, nie powinieneś w tą stronę się poruszyć. Zauważycie, takie zarzuty im stawiano. Stawiano im zarzuty, że oni nie pracują. Tak? Mówią, wy żerujecie na kościoła, tak? W ogóle wiesz, facet życie swoje położył, a oni mu zarzucali, że on nie pracuje. Znaczy, ale on życie położył. Tak? Jeden mój znajomy pastor taki, był na takim spotkaniu rodzinnym, jakieś tam święta były, jego wujek biznesmen. Mówi do niego, a ty mówi, czym się zajmujesz, bo go nie wiedział dłuższy czas. On mówi, jestem pastorem. I ten wujek siedzi przy tym stole, co mówi, co, nie chciało się rączyć ludzi. Bo to jest taka reakcja w ogóle. Wiesz, pierwsze, ale wujek popatrzył, nie, no mówię, wiesz, pastor to jest darmozjad, który po prostu absolutnie tutaj. Ale takie zarzuty stawiają Pawłowi. I teraz Paweł zaczyna tłumaczyć, mówi, kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Czy to tylko ludzkie mówienie, czy i prawo nie mówi, albowiem w prawie mojżeszowym napisano młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska? Czy Bóg tu mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jak ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe ponieśliśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządzić będziemy? Zobaczcie. Paweł wyprostowuje ich toki myślowe. Wiecie? W kościołach istnieje mentalność, protestanckich również, bo że w katolickim to jest, ale w protestanckich istnieje ta mentalność w ogóle sakrum i profanum. I to się o tym tak mówi ogólnie i to się tak uwydatnia wszystko. Prawda natomiast duchowa jest taka, że nie ma w ogóle, że nie ma różnicy w różnego rodzaju płaszczyznach. Że tak naprawdę wszystko ma jednakowe znaczenie, bo ty żyjesz. Oni Pawłowi zarzucali, że Paweł nie pracuje i korzysta z tego, co oni w ogóle mu dadzą. A Paweł mówi, no ale przecież to jest normalne, ja wam dałem dobra duchowe, tak? A wy mi dajecie dobra materialne, cóż w tym w ogóle jest dziwnego? Chodzi o to, że on nie widzi w tym żadnej różnicy, bo w tym nie ma różnicy, dobro to dobro. Jest dobro to dobro. Ja cię poklepałem po plecach, poklepałeś mnie po głowie. Nie znaczy, że ty masz mnie po plecach poklepać. Poklepałeś mnie po głowie w ogóle. Rozumiesz? To chodzi o dobro. Natomiast co ciekawe, chcę, żebyście zobaczyli, że już w tamtych czasach te zarzuty funkcjonowały. One funkcjonowały, że to zawsze tak było. I zobaczcie, do dzisiaj chcę, żebyście zobaczyli, jak w ogóle wygląda sprawa a propos na przykład finansów w ogóle. Ludzie są pokaleczeni na pułapie finansów w kościołach. No, pokaleczeni są. Zostało w nich przeorane. Ludzie, wiecie, ile potrzeba w ogóle zmian w ludzkich umysłach, żeby ludzie doszli do wniosku, że pieniądze, które zarabiają, to są na Królestwo Boże. Ile to w ogóle rzecz, to z dwóch stron w ogóle. To z jednej strony, że ty nie, że już nie żyjesz ty. Nie żyjesz ty. Ale żyje w tobie Chrystus. A z drugiej strony z czystego pragmatyzmu po prostu, że królestwo musi się szerzyć. Nie? Ale te rzeczy już były wtedy. Już wtedy zarzucano je Pawłowi. Jeżeli inni troszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, żeby żadnej przeszkody nie stawić Ewangelii Chrystusowej. Paweł mówi, że pokazuje im duchową zasadę, że skoro my was wyprodukowaliśmy w duchu, tak?
to wy w duchu do nas należycie. Ludzie nie rozumieją takiej zasady. Wiecie, skąd jest zasada czci ojca swego i matkę swoją? Co to w ogóle jest za historia? Dlaczego takie coś jest? Na przykład moja żona, ona, kiedy mama jej żyła, ona zawsze o niej, bo ja mam mamę, która jest narodzona z Bożego Ducha, jest w kościele, to w ogóle jest inny klimat, w ogóle. Ale Agaty mama była narodzona z Bożego Ducha, ale ona nie żyła w kościele. Robiła kupę błędów. Ojciec jej w ogóle nie zna Jezusa. Natomiast moja żona okazuje swoim rodzicom szacunek. Pokazywała mamie, okazuje ojcu, robi dla tych rodziców coś. Dlaczego ona robi dla tych rodziców? Znaczy dzisiaj dla ojca coś robi. Dlaczego ma w sercu tak poukładane? No bo to ojciec. To nie chodzi o to, czy on jest dobry, czy zły. W ogóle nie w tym sprawa jest, nie? I to w ogóle też nie w tym sprawa, żeby tego ojca gloryfikować, ale jest w tym sprawa, że nie wolno w sobie, tak, zamknąć tego tematu. Nie wolno zamknąć tego tematu. Dokładnie tak samo sprawy mają się w duchu. Oni nie rozpoznali tego, że Paweł, on ich stworzył. Bo to wiecie, co się mówi, to Bóg nas stworzył. Bóg was stworzył, Paweł mówi, tak? Tylko to ja tu życie położyłem. I ludzie też nie rozumieją, że tak Bóg działa. I że u Boga to jest bardzo w porządku Jego rozumowanie. To jest, kiedy Ty kładziesz życie dla Królestwa w imieniu Jezusa, tak? To Bóg to Królestwo Tobie daje od razu. Jesteś właścicielem, to jest bardzo ważna rzecz, jesteś właścicielem tego, za co życie kładziesz. A w religii to podzielono. Powiedziano, że to jest, ja jestem Chrystusowy w tym wszystkim. Bo on mówi, ja wiem, że Ty jesteś Chrystusowy. Natomiast prawdą jest to, że to ja Ciebie stworzyłem poprzez położenie życia mojego. Tak? I Paweł jakby uderza do serc tych ludzi, mówi, dlaczego Wy nie chcecie rozpoznać tego? Jeżeli Wy dzisiaj tego nie rozpoznacie, Wy tego nie rozpoznacie tutaj, to na pewno nie będziecie w stanie rozpoznać, tak, rzeczy o szerszym zakresie. Bo jeżeli oni nie rozpoznali w Pawle Ojca, to oni nie będą rozpoznawać w Bogu Ojca. Bo jak można rozpoznać w Bogu Ojca, którego nie widać, jeżeli Ty nie rozpoznasz Ojca w człowieku, którego widać? Jak to zrobić w ogóle? Wiecie, że to jest fikcja literacka. Jak można mówić, że się zaprzyjaźniliśmy z Bogiem, skoro nie przyjaźnimy się z człowiekiem? Jak się przyjaźnisz z Bogiem, którego nie widać? Opowiedz mi, ja zawsze mówię, opowiedz mi o tym. Albo jak Ty służysz Bogu, którego nie widać, jeśli Ty nie służysz człowiekowi, którego widać? Jak to jest w ogóle możliwe, że Ty to robisz? Nie? Jak to działa? Więc Paweł prowadzi ich do myślenia o tym, mówię, ludzie, taki stosunek, jaki macie do mnie, tak? Taki macie w realu stosunek do Boga Ojca. To jest prawda u was. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. On im wyjaśnia, to jest sposób życia. Jeżeli ja głoszę Ewangelię, mówi Pan, to ja z tego żyję. Czy wy nie rozumiecie tej prostej zasady? Jeżeli ty pracujesz gdzieś, to żyjesz z tego. A mówi, a ja głoszę Ewangelię. Wiecie, to brutalnie zaczyna brzmieć, ale oni są popsuci. Oni mają bardzo pokomplikowane rzeczy w głowach. Mega pokomplikowane rzeczy. Wiecie, jak ja czasami przyglądam się, jak pamiętam, jak zacząłem zakładać zespół finansujący, budować i jeszcze rok czasu pracowałem przez cały czas. Jak ja tylko zacząłem dawać informacje o zespole finansującym w internecie, słuchajcie, na mnie się wylały w ogóle tony pomyli. Teraz mówię, oszuście, dopiero będziesz się wyszukał. Na legalu będziesz czesał w ogóle ludzi, nie? Tysiące ludzi będziesz czesał. Wiecie, zaczęły takie myśli powstawać w ludziach. Skąd te myśli? Te myśli, one krążą od tysięcy lat.
od tysięcy lat. One są cały czas, też żebyście zrozumieli, że to, co się dzisiaj dzieje, to w ogóle nie jest nowum żadne, to nic nowego jest dzisiaj. To jest taka sama rzecz, która po prostu od wielu, wielu lat w ogóle była. Bo taki jest diabeł. Ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy. A nie napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono, bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelię nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę, jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jaką wtedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując Ewangelię, czynię to za darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Widzicie, Paweł, on był tak głębokim człowiekiem, że oni się bali tej głębokości. On mówi, ludzie, ja zwiastuję Ewangelię, ponieważ trzeba być kretynem, żeby Ewangelii nie zwiastować. Bo to rozumiecie, co on tu pokazuje? Mówi, biada mi, gdybym Ewangelii nie zwiastował. To biada mi. Czyli to w ogóle rozmawiamy o takim podstawowym elemencie, pod tytułem, że się pije wodę i oddycha się powietrzem. To jest to, tak? Ale mówi, żadna więc tutaj chluba. Ale mówi, ja powiem wam o swojej chlubie. Chlubą moją było to, że mogłem korzystać ze wszystkiego, co mieliście, a jednak tego nie robiłem. I teraz ktoś mówi, dlaczego ten Paweł tutaj upatruje sobie jakąś chlubę? Czemu on to robi w tym wszystkim? Otóż musicie zrozumieć bardzo ważną rzecz. Bóg nigdy nie zabrał wam człowieczeństwa. Nigdy. Nie masz zabranego człowieczeństwa. I twoja szlachetność, o której Bóg nigdy ci nie powie, jest w cenie. Bóg nigdy nie będzie wymagał od ciebie szlachetności. Nigdy. Ale jeżeli na przykład podejdziesz do sprawy w ten sposób, że szlachetnym będziesz, zobaczysz, jak odniesiesz sukces. Wiecie, na czym rzecz polega? Bóg ci dał prawo pewne. I te prawa są prawami Bożymi. Na przykład prawem Bożym jest to, aby czerpać korzyści majątkowe z tego, że się głosi Ewangelię. To jest prawo Boże. Prawo. W ogóle to jest prawo. I ty musisz najpierw sobie zrobić taki zwrot myślowy, że to nie jest złe. Bo to jest prawo Boże. To jest normalne. Normalna rzecz. Ale teraz zobacz numer. W ogóle chcę ci pokazać głębię serca Bożego. Mimo, że Bóg dał ci prawo korzystania z tego, to jeśli ty nie skorzystasz z tego, tak, na przykład w jakichś okolicznościach, tak, to zyskasz rzeczy, o których nawet nie wiesz, że je możesz zyskać. Bo twoja szlachetność będzie kolejnym kamieniem drogocennym na kolonie, którą otrzymasz w wieczności. To jest szok w trampkach. Czyli, że istnieją takie rzeczy, że są Boże prawa, Boże prawidła, ale można wejść ponad nie. Paweł na nie wszedł. Dlatego poświęcenie, posłuchajcie, powiem wam bardzo ważną zasadę. Poświęcenie stoi wyżej, tak, niż duchowe zasady. Poświęcenie stoi wyżej. Jeżeli ty się poświęcisz, tak, w jakiejś dziedzinie, poświęcisz się, zrezygnujesz z praw, które masz u Boga, tak? To chcę ci powiedzieć, co zrobisz. Będziesz stalował sobie kolejny drogocenny kamień w koronie wieczności. Każde twoje poświęcenie będzie bonusem, premią, dodatkowymi punktami. Rozumiesz? I pamiętaj, pensja jest stała, tak? A premia u Boga rośnie w nieskończoność. W nieskończoność rośnie. W nieskończoność. Dlatego jest napisane, ucho ludzkie nie widziało i oko ludzkie nie słyszało, co Pan przygotował dla tych, którzy Go miłują. Dlatego nie bój się rezygnować nawet z rzeczy, które Ci się należą. I Paweł tego uczy. Nie bój się tego. Należy Ci się. I jeżeli weźmiesz to, co Ci się należy, to będzie bardzo dobrze. I to będzie po Bożemu. Ale jeśli nie weźmiesz tego, zrezygnujesz z tego na rzecz kogoś, tak? Wyjdziesz ponadprzeciętną. Ponadprzeciętną wyjdziesz. Ponadprzeciętną. I tego już nie ma jak zmierzyć.
Wiecie, my się ekscytujemy potężnymi Bożymi ludźmi. Ale potężni Boży ludzie, przyjaciele, poskładali potężne ofiary, o które, zaznaczam, Bóg ich nigdy nie poprosił. Bo Bóg cię nigdy nie poprosi, żebyś zrezygnował z praw, które On sam ci dał. Bóg na przykład cię nigdy nie poprosi, żebyś poniósł śmierć za Ewangelię. Nigdy nie usłyszysz od Boga takiej rzeczy. Bóg nigdy cię nie poprosi, tak, żebyś zrezygnował z prawa w Kościele, które ci się należy, z prawa miłości na przykład. On cię nie poprosi. Ty masz prawo być kochany w ogóle, wiesz o tym? Masz prawo być kochany. Bóg ci takie prawo dał. Masz takie prawo. A możesz z tego zrezygnować. Na przykład. To jest szok. W jakie miejsce Paweł ich prowadzi w ogóle. W jakie on nie miejsce prowadzi. Bo to jest niewymierne i tego już nie policzymy. Tylko pensyjkę policzymy. My jesteśmy w stanie policzyć tylko rzeczy do momentu, które Bóg określa jako prawo. Ok? A już wyżej to my nie wiemy, co nam będzie. Po prostu. Ja nie wiem. Ja jestem... I dlatego ja sobie liczę bonusy, wiecie? Ja sobie łapię bonusy w życiu. Bo to trzeba bonusy łapać. Ja takie coś, bo ja mówię, ja już nie idę do nieba. Ja idę po koronę. To jest wielka różnica. Będąc wolnym wobec wszystkich, zobaczcie, co on im dalej mówi. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. Ten facet zszedł w ogóle w takie miejsce. W takie miejsce, w które nie musiał schodzić w ogóle. On tam nie musiał iść. Nikt mu tam nie kazał iść. I stałem się dla Żydów jako Żyd. Aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod prawem, jakobym był pod prawem, chociaż sam pod prawem nie jestem. Aby tych, którzy są pod prawem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa. Chociaż nie jestem bez prawa Bożego. Lecz pod prawem Chrystusowym. Aby pozyskać tych, którzy są bez prawa. Dla słabych stałem się słaby. Aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim. Żeby tak czy inaczej niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii. Aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Zobaczcie. Dla słabych stał się słabym, aby słabych pozyskać. Nam się na przykład wydaje, że trzeba być silnym, aby słabych pozyskać. No ale okazuje się, że żeby pozyskać słabego, trzeba stać się słabym. A nie silnym. To w ogóle przedziwna historia. Chcemy być silnymi, żeby słabych pozyskać. Ale Bóg mówi, ale to w ogóle to jest nie ta zasada. To ci pokażę myk taki w tym wszystkim. To trzeba być słabym, żeby słabych pozyskać. Chrześcijanie boją się tego. Dramatycznie się tego boję. Sam się tego bałem kiedyś, nie? Ja się bałem takich rzeczy. I powiem wam szczerze, że ja dzisiaj, to co ja wam tutaj czytam, to ja dzisiaj przeżywam. To jest takie moje przeżywanie dzisiaj. Ja przeżywam te rzeczy dzisiaj. Ja przeżywam. Ja zaczynam dzisiaj, w tym okresie moim teraz, jak przeżywać te rzeczy. Jak głęboko je przeżywać, nie? Że ty schodzisz do miejsca, które w ogóle nie jest miejscem, do którego cię Bóg zaprosił. Bóg mówi, że tam nie musisz. I więcej ci powiem, bo tam nie musisz iść. Nie musisz tam iść, nie? Nie musisz. Ale wiecie, jak się przyglądam na przykład na moją córkę, to widzę taką ciekawą rzecz, że co mnie najbardziej ujmuje w zachowaniu mojej córki? Powiedzieć wam co? Jej rezygnacja na moją rzecz z różnych rzeczy. Kiedy ona rezygnuje na moją rzecz, na rzecz mojej osoby. Ona rezygnuje. Rezygnuje. To jest dla mnie coś, co mega dotyka mojego sobie. Ona nie musi tego robić. W ogóle ja jestem silny. Wiesz, ja, w ogóle i ona wie, że ja jestem silny. Ona wie, że ja jestem silny, że jestem odporny psychicznie, w ogóle wie. Wszystko to wie. Natomiast, kiedy dochodzi, widzę takie różne sytuacje w życiu, że ona rezygnuje ze swojego prawa jakiegoś na moją rzecz. Mimo, że wie, że ja sobie dam radę. Tak. Ona nie lituje się nade mną jako nad osobą słabszą, nie. I wiecie, to są najwyższe szczyty miłości, że to ona to zrezygnuje z tego wszystkiego. Tak.
Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, żebyście nagrodę zdobyli. Zobaczcie, co mówię. Tak biegnijcie, żebyście nagrodę. Zaczajcie bazę. Tu nie chodzi o samo wystąpienie w olimpiadzie. To, że jesteś zbawiony. Trzeba być kretynem, żeby nie być zbawionym. Kretyni są niezbawieni. Półmózgi. Rozumiecie, co tu chodzi? Półmózgi są niezbawieni. Ćwierć inteligenci. Tylko taki gatunek jest niezbawiony. Bo to tylko od intelektualnej strony podejść do rzeczy, no nie? To jest opłacalny interes. Opłacalny interes. Bo to trzeba być debilem, żeby wziąć sobie za taką zajawkę, proszę Ciebie, że będziecie diabeł rypał pół życia w tyłek, proszę Ciebie, w piekle. Wiesz? To trzeba być w ogóle kretynem, tak? Czujesz? Ale tu Paweł mówi w ogóle inną rzecz. On nie mówi o udziale w świętej olimpiadzie. Tak, on mówi, biegnijcie tak, aby nagrodę pozyskać. A Bóg Ci nie będzie... Bóg nie będzie Ci mówił o nagrodach. On jest miłością i On z Tobą nie będzie gadał o nagrodach. Chcę, żebyście zrozumieli to. Bóg nie będzie Ciebie pędził w wyścigu szczurów. Ok? To nie będzie wyścig szczurów żaden w Twoim życiu. Jeżeli chrześcijanin myśli, że biegnie w wyścigu szczurów, to jest do uwolnienia. Jeżeli chrześcijanin myśli, że musi wykonywać pewne działania, tak? To jest do uwolnienia. Chrześcijanin nic nie musi, na nic nie musi zasłużyć, w ogóle, i w tym powinien być szczęśliwy w 100%, w 100%, ale i tutaj następuje milczenie, i nastąpiło milczenie na pół godziny, milczenie następuje, Bóg nie mówi do Ciebie o nagrodach, ale one są, chciałem zauważyć, są rzeczy tak potężne, że się w palenie myśli. I sformułowanie, że ja idę do nieba, tak, to jest początek drogi, początek drogi. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, czyli są różne formy biegu, ja tedy tak biegnę, nie jakby na ośle. Nie tam, żeby biec, Paweł. To w ogóle biegnie, ten bieg to nie jest sam w sobie celem. To nie jest sam w sobie celem, ten bieg. Rozumiesz? To nie jest cel. Słuchaj, bycie chrześcijaninem nie jest celem. W ogóle bycie chrześcijaninem to jest jakiś skutek. No tak się stało, no tak wrodziłeś się w to, tak? To nie jest chrześcijaninem się nazywa. A to nie jest cel bycie chrześcijaninem. Tak? Tak samo jak rozmawiasz z kimś, proszę Ciebie, mówisz coś do jakiegoś pastora, on mówi, ale ja wiem, bo ja jestem pastorem. Proszę Ciebie, jak do mnie ktoś mówi, ja jestem pastorem, tak? Do uwolnienia. Po prostu. Ostatnio moja żona rozmawia z takim człowiekiem, ten człowiek mówi, ja jestem pastorem, a ja mówię, potworem jesteś. Tym jesteś. Nie jesteś. Rozumiesz, to tym jesteś. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, by przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. Od czego odrzucony? Nie od Boga odrzucony. Od nagrody. On o tym mówi. Więc ja tak biegnę, Paweł mówi, żebym ja premię dostał. Ja po premię biegnę. Ja tu nie biegnę po pensję. Ja tu nie żyję tak, żeby pensję dostać. Ja się nie spinam na pensji, bo pensja jest mi dana. 2000 lat temu jest podpisany kontrakt krwią. Tak? Ja jestem tutaj na stały etat. Bez możliwości wyrzucenia mnie z firmy. Rozumiecie, na czym rzecz polega? Ale mówi, ja biegnę tak, abym nagrodę uzyskał.
nagrodę uzyskał. Co robię? Umartwiam się. Posłuchajcie, jesteśmy ludźmi pełnej Ewangelii. Jesteśmy ultracharyzmatykami. Jesteśmy ludźmi wolności. Głosimy prosperity. Ewangelię sukcesu w pełnym wymiarze. I święty Paweł głosił prosperity. Ale on mówi, umartwiam ciało moje. To słowo ciało, to jest greckie słowo sarx, użyte tutaj. To nie jest greckie słowo soma, określające fizyczne ciało człowieka, te dotykalne. To jest sarx. Słowo sarx, ono jest związane z gryzieniem mięsa zębami, tak aż się wyrywa całe kawałki. I Paweł w ten sposób określał ciało, czyli flashbacki starej natury w naszym życiu. On to tak określał, czyli ten system nieduchowy. On mówi, umartwiam nieduchowy system. Umartwiam nieduchowe poglądy. Umartwiam nieduchowe toki myślowe. Umartwiam nieduchowe słowa, koncepcje, plany, dążenia, marzenia. Umartwiam. Co to jest umartwiam? Zabijam. Biorę za mordę, odbieram tlen. Nie daję temu czemuś żyć. Nie robi tego Bóg, tylko ja, Paweł, się tym zajmuję. Dlaczego się tym zajmuję? Bo po premię biegnę. A to coś przeszkadza mi. A jak mi coś przeszkadza, tak? To ja to eliminuję. Bo ja się nie bawię w chrześcijaństwo, Paweł mówi. Ja się nie bawię w apostolstwo. Okej? Ja się nie bawię w ten interes. Ja po prostu robię to z pełnym przekonaniem, że to jest, że to jest w ogóle coś, czego ja chcę i za co ja premię dostanę. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam duchowy napój pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Paweł tutaj zaczyna nawiązywać do tego, co się działo kiedyś. Do tego, jak było w Starym Przymierzu. Zauważycie tutaj sformułowania, że w Mojżesza byli ochrzczeni. Dzisiaj jesteśmy chrzczeni w Chrystusa. Chrzcimy się w Chrystusa. Chrzcić się znaczy zanurzać się. I to w ogóle nie chodzi o fizyczny chrzest. Sami wiecie doskonale, że jak do mnie ktoś nie przyjdzie, żebym go ochrzcił, tak? To ja w życiu do nikogo nie przyjdę, żebym go ochrzcił. A jeszcze jak ktoś przychodzi, żebym go ochrzcił, to jeszcze pyta, mówię, dlaczego tak uważasz? A co cię do tego pociąga? Jak jest, tak w ogóle skąd pomysł na przykład? Dlaczego byś chciał? Tak? Bo jeżeli człowiek nie rozpozna, że jest to proroczy gest, tak? Nie ma sensu. No po co to jest? Tak? Chodzi o to, że być ochrzczonym, to jest ochrzczony w osobę. Tak? Czyli oni zanurzony w Chrystusa. Tutaj oni byli zanurzeni w Mojżesza. Proroczym gestem było to, że przeszli przez Morze Czerwone i przez Jordan, prawda? I widzimy te prorocze gesty. I teraz zobaczcie, to jest ciekawe. I wszyscy ten sam napój duchowy pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, skałą tą był Chrystus. Wiecie, żydowskie legendy mówiły o tym, że przez całe 40 lat pobytu Izraelitów na pustyni towarzyszyła im skała. Szła razem z nimi. Tego się nie umieszcza w Biblii. Czasami w ogóle to ten cały Paweł jest. To też jest ciekawe zjawisko Paweł. Paweł w ogóle tutaj porusza takie teksty, rzuca w Biblii, których nie ma w kanonie. Wiecie? Paweł takie rzeczy porusza. W ogóle Paweł nie był religijny. Paweł wypowiada się tutaj na podstawie tekstów różnych, które nie są kanoniczne. I na przykład ta informacja tutaj w czwartym, w 10 rozdziale, 4 wersecie mówi o pewnej legendzie, bo to jest uznane za legendę. To jest uznane za legendę. Znaczy, jeśli ktoś by mnie zapytał o moje subiektywne zdanie na ten temat, ja w ogóle wierzę w to. Ja w ogóle takie mam, ja tak wierzę. Niektórzy mi zarzucają, że ja trochę bajkowo wierzę, ale ja w ogóle wierzę w to, że przez 40 lat tam była góra przy nich, nie? Ja w ogóle wierzę w takie coś. Mam takie przekonanie. To jest moje subiektywne przekonanie. Lecz większość z nich
nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Teraz zobaczcie, on pokazuje im pewną rzecz w Starym Przymierzu, która była. Ta rzecz w Starym Przymierzu, ona wyglądała w ten sposób, że ludzie nie byli zabezpieczeni Chrystusem. W tamtym czasie ludzie, którzy nie byli zabezpieczeni Chrystusem, oni szli do piekła, jeżeli oni czynili źle. Rozumiecie? Nie było żadnego zabezpieczenia. Ale dlaczego Paweł im to pokazuje? Ponieważ on im pokazuje, jak łatwo jest wyjść z obecności Bożej poprzez skupianie się na rzeczach naturalnych. Zobaczcie. A stało to się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Abyśmy nie pożądali naturalnych. Bo kiedy ty pożądasz naturalności, to ta naturalność, ona doprowadza do tego, że ty odwracasz swój wzrok od Boga. Zawsze tak jest. Zobaczcie, w jaki sposób grzech kusi człowieka. Jak to się dzieje? Przecież to naturalne rzeczy są. Naturalne pragnienia, naturalne ciągoty, naturalne w ogóle bariery, naturalne rany różnego rodzaju. To naturalne rzeczy. My możemy temu przypisywać wielką duchowość, ale tak naprawdę ty grzeszysz. Najczęściej czemu człowiek grzeszy? Grzeszy, bo nie wierzy. Tak? Człowiek na przykład to modlisz się o męża, czy modlisz się o żonę. Tak? Modlisz się. No i teraz ja dzisiaj nagrywałem w domu takie nauczanie na temat z łaski przez wiarę, kolejny odcinek na temat trwania w wierze. Ja powiedziałem, że to jest najtrudniejszy moment w życiu chrześcijana, to jest trwanie w wierze. Wiecie, jak to wygląda? Bóg daje słowo, ty wierzysz w to słowo, a następnie zaczyna się trwać w wierze. Trwanie w wierze. I czwarty element to jest efekt końcowy, czyli sukces. Ale trwanie w wierze jest najbardziej opresjonowane przez wszystkich, u wszystkich chrześcijan. Kiedy my trwamy w wierze, to jesteśmy pod obstrzałem. Ty nie jesteś pod obstrzałem, kiedy ty przyjmujesz słowo. Ty nie jesteś pod obstrzałem, kiedy ty słowo otaczasz wiarą. Wiesz, kiedy jesteś pod obstrzałem? Kiedy ty zaczynasz trwać w wierze. Dzisiaj uwierzyłeś, dzisiaj jest środa, dzisiaj przyjęłaś słowo, otoczyłaś je wiarą, tak? Ale jutro jest czwartek. Jutro chodzisz w tej wierze. I chodzisz w piątek. I chodzisz w sobotę. I chodzisz w wierze. I teraz twoje życie okazuje się, że to jest życie chodzenia w wierze. I teraz modlisz się o męża, modlisz się o żonę, ale w międzyczasie, tak? Chodzisz w wierze, tak? I są cierpienia. Bo nie ma męża. Bo nie ma żony. Bo nie ma. Ty wierzysz, ale cierpisz. W ogóle wierzący ludzie to cierpią, wiecie. Bo to wierzący ludzie to cierpiętnicy są w ogóle, to cierpią ludzie. Wiecie czemu? Bo oni trwają w tym, w co uwierzyli i oczekują na manifestację. Ale możesz nie oczekiwać. Przecież w międzyczasie zjawia się, ja zawsze mówię, pomodliliśmy się dzisiaj o męża i o żonę, zaraz będzie, mówię, około trzech substytutów. Substytut przyjdzie do ciebie. Coś naturalnego. Coś naturalnego przyjdzie. A to może być wierzący człowiek. Chodzi, że będzie substytut. Bo to nie ważne, że on będzie wierzący czy niewierzący. Ważne, że substytut. Tak? I ten substytut ty bierzesz, bo naturalnie chcesz załatwić sprawę. Więc czemu my grzeszymy? Bo naturalnie działamy. Naturalnie. I teraz oni... A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy, czyli naturalnych rzeczy, nie pożądali. Jak tamci pożądali? Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić, wstali, aby się bawić. Teraz zobaczcie, co on w ogóle tutaj opisuje, jak on duchowe zjawiska zaczyna opisywać. Że on nazywa ich bałwochwalcami, dlatego że oni usiedli, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Co to w ogóle jest za zjawisko? To w porządku, że jedli, pili, bawili, tak? Ale niekoniecznie. W ogóle niekoniecznie, bo oni... Cały czas jest nacisk. Co on chce pokazać tutaj? Oni odeszli... Bo wiecie, kiedy oni tą imprezę robili? Kiedy Mojżesz 40 dni pościł na górę. I Bóg palcem swojej ręki, tak? Pisał 10 przykazań na kamiennych tablicach. A oni na dole mieli menać. Żaden z nich, tak? Ale niewielu z nich
było sercem na Synaju. Oni byli w naturalnym. Czym jest bałwochwalstwo? W ogóle wiecie, jaka jest definicja bałwochwalstwa? To jest służenie wizerunkowi zamiast Stwórcy. To jest służenie wizerunkowi. Bałwochwalstwem może być wszystko. Wszystko. Bałwanem jest każda rzecz, tak? Która jest, którą otaczasz szacunkiem, tak? A która nie jest stricte Bogiem. Każda rzecz może być bałwochwalstwem. Wygląd może być bałwochwalstwem. Nauk może być bałwochwalstwem. Ja zawsze mówię, ja się śmieję, bo ludzie mówią, że wiecie, o nałogach, wiecie, bo ja w nałogu jestem w takim, ja mówię, wiecie, mój ojciec był alkoholikiem. I jak dziś pamiętam, przez lata pamiętam, jak on klęczał przy drzwiach wejściowych, żegnał się, mówi, Basia, już nigdy się nie napiję. Ja to pamiętam 20 lat po życiu. Przed krzyżem, taki nam krzyż taki wziął, nie napije się nigdy, mówi, Basia, daj mi jeszcze jedną szansę. Ja mu tak dawała szansę całe życie, ta moja matka. I on, całą się żegna, w mnie ojca i syna, i nigdy już, proszę Cię, Basia, okej. Okay. Ja to, jak do dziś mam to, był alkoholik, naprawdę mój ojciec był prawdziwym alkoholikiem. To nie był pijak, On nie robił awantur w domu, to nie był pijak, to był alkoholik, oryginalny alkoholik. Facet, który był... Natomiast kiedy w 1990 roku zamordowałem człowieka i trafiłem do więzienia, mój ojciec zaczął się zastanawiać nad swoim życiem. Słuchajcie, on wcześniej nie był w stanie, nikt nie był w stanie w ogóle go wyprowadzić z alkoholizmu. Żadne terapie, żadne w imię ojca i syna, żadne antykole, żadne nic, Ale właśnie wtedy on usiadł i wiecie, co on zrobił? On zrobił sobie rachunek sumienia. On uznał, że spieprzył życie. Sobie, mamie, mojej, mi, bratu. I wiecie co? Przestał pić. Jednego dnia. Jak dzisiaj do mnie mówią ludzie, że nauk, bo mną rządzi nauk, ja mówię, coś ci powiem. Masz bałwana w życiu. Bałwana! To jest bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo. My nawet na nauk nie możemy zrzucić, rozumiecie, w ogóle winy. Bo nauk... A ja się pytam, jak podejść do jakiejkolwiek ciągoty, przekonania czy poglądu, który uważamy, tak, za nadrzędny w naszym życiu. Jak to, wiesz, jak to się podchodzi, jak do bałwana. Paweł mówi, nie bądźcie bałwochwalcami. Nie oddawajcie też się przeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się przeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. No. Mówi, ludzie, no 23 tysiące ich padło. Przeteczeństwo ich załatwiło. Chęć podobania się więcej niż jednemu Bogu. Tak? Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili od wężów, poginęli. W ogóle on im pokazuje, mówi, za każdym razem, kiedy wasi pobratymcy na pustyni, i pokazuję to z duchowej perspektywy, szli w jakąś patologię, to ta patologia ich zabijała. Zabijała. To było wszystko naturalne. Oni szli w naturalność. Tam była przedziwna historia. Mojżesz i ekipa, która gdzieś była wokół niego zgromadzona, to byli ludzie, którzy patrzyli w Boga. A reszta Izraela, blisko milion ludzi, to byli ludzie, tak? Którzy w ogóle nie patrzyli w Boga. Oni naturalni byli. Naturalni. Korzystali z cudów, korzystali z różnego rodzaju rzeczy, ale oni naturalność ich ogarniała cały czas. Ja się śmieję, bo mówię, kurczę, buty im razem z nogami rosły przez 40 lat, a oni cały czas powiedzieli, tego nam mało, tego potrzebujemy, brzuszko mnie tutaj swędzi, tyłek mnie swędzi, podrap mnie Mojżesz, proszę Ciebie, rozumiesz, o co chodzi? Cały czas im coś było, tym ludziom. Cały czas im coś się działo, tak? Przez 40 lat im manna z nieba leciała, a oni w ogóle nie zauważali tego zjawiska. W ogóle, wiecie, przyzwyczaili się, tak jak u nas deszcz pada. Oni wychodzili sobie każdego dnia rano, tak? I z nieba leciały chipsy. Czujesz klimat? W ogóle? I to było dla nich takie normalne. Co to dzisiaj, proszę Ciebie, leci? No dzisiaj jak zwykle, proszę Ciebie. Co to tam? Co to dzisiaj pada? Pada tam coś, zobacz, Mosze, pada coś tam? No pada, co pada? Manna pada. To dla nich było takie, jak przyzwyczaili się do cudów, dalej natomiast nie zwracali swoich oczu na naturalność. Na to, co duchowe.
ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginali z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. I jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się w ukresu wieków. Ukresu wieków. Dlaczego to się działo? Wiecie, od strony teologicznej ci ludzie, oni chodzili bez Ducha Świętego i oni nie ogarniali bazy, w związku z tym ginęli. To było normalne w tamtym czasie. Natomiast my musimy z tego wyciągnąć wnioski. Ja na przykład, słuchajcie, jak czytam Pismo Święte, czytam Stary Testament, ja czytam go z perspektywy Nowego Przymierza, ja czytam z perspektywy duchowości to. Ja dzisiaj grzech, wiecie jak ja określam grzech? Nie jako występek jakiś. Ja grzech określam jako coś, tak, co hołduje naturalności. I Paweł ich tego uczył. Ludzie, jeżeli gloryfikujecie naturalność, to jest to grzeszne, no. Rozumiesz? To grzeszne jest. Ja cały czas się na tym... Dam wam przykład. Wczoraj... Wiecie, że ćwiczę na siłowni. Wczoraj pojechałem na siłownię. I... Ja się nie zorientowałem, że ja w ogóle się nie rozminąłem z czasem. No. Że ja mam obiad zrobić, w ogóle, wiesz... Popatrzyłem tam na zegar tej siłowni i mówię, kurczę... Nie zrobię treningu, nie? Pierwsza jaka jest myśl? Pierwsza myśl jaka? Poprzestawiam tak rzeczy, że ten trening zrobię. Ja mogę to zrobić, nie? Ale za nią szła druga myśl. O 13:30 masz zrobić obiad. Tak? Powiedziałeś rodzinie, że na 13:30 będzie obiad? Tak? I zrób obiad. Bo według tego idzie dalszy plan dnia. Za chwilę Sara ma angielski, za chwilę Agata ma rozmowy, za chwilę to, za chwilę tamto. Okay? I jest plan dnia, gdzie ja żyję według planu określonego dnia. Ten plan ma służyć szerzeniu Królestwa Bożego. Więc co zrobiłem? Zrobiłem sobie szybko brzuch, wróciłem i koniec. Jakby ten trening w ogóle nie został zrobiony. Ja musiałem w swoim życiu poniżyć te rzeczy. Poniżyć. Wszystko, co naturalne, trzeba poniżyć w swoim życiu. Wszystko, co naturalne. Jeżeli odczuwasz złość w jakimś elemencie życia, w sferze naturalnej, tak? To znaczy, że grzeszysz. Jesteś w grzechu. Czy odczuwasz złość na człowieka? Człowiek to jest naturalna rzecz. Wiecie, że każdy człowiek jest naturalny? Wnętrze jest ponad naturalne, ale człowiek jest naturalny. Jeżeli zezłościsz się na człowieka ze świata, zgrzeszyłeś. Jakkolwiek próbujesz sprawiedliwość tutaj okazać. Jeżeli zdenerwowałeś się na coś naturalnego, zgrzeszyłeś. Ponieważ naturalność staje się dla ciebie siłą. Rozumiecie? To pokazuje święty Paweł. A tak kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Mówi ludzie. Tutaj chodzi o to, że my musimy zrozumieć, nasze życie musi być skoncentrowane na duchu. W duchu musimy żyć. Podejmować decyzje zgodne z duchem. Tak? Utrzymywać kontakt z duchową rzeczywistością. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekroczyło siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem też i wyjście da, abyście je mogli znieść. Paweł mówi, jeżeli wy będziecie skupieni na duchu, to jakakolwiek sytuacja trudna, która przyjdzie do waszego życia, możecie być pewni, że was nie przerośnie. Pamiętacie, o czym mówiłem w niedzielę? Mówiłem o stresie. 80% kościoła jest zestresowana. 80% kościoła na ziemi żyje w stresie, ustawicznym człowieku. Do mnie ludzie, którzy do mnie zaczęli pisać po online, do ciebie się wysypały SMS-y, ludzie pisali mi, kortyzol uszami wychodzi. Co ja mam zrobić? Ludzie się otworzyli. Ludzie, bo nikt, wiesz, przez 20 lat oni nigdy nie usłyszeli takiego czegoś. Rozumiesz? Uszami mu kortyzol wychodzi. Nie jest w stanie, bo tak to wygląda. Bo, i teraz Bóg mówi dzisiaj do ciebie, że jeżeli ty jesteś skupiony na duchu, to żadna sytuacja nie przerośnie cię. Ponieważ ja, będąc w duchu, będę ciebie przez tą sytuację przeprowadzał. Zawsze, 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 zawsze. Więc jeśli ty biegniesz po nagrody, jeżeli ty nie skupiasz się na naturalnym, to cokolwiek stanie na twojej drodze, to ty to staranujesz.
Będziesz jak lokomotywa Boża. Ty nawet nie wiesz, jak to będzie działać. Wiecie, ja na przykład mam mega przychylność ludzi. Zawsze. Wiecie, jutro muszę zostać w Warszawie na noc, bo kończy się, mam dużo wcześniej konsultacji, potem jest modlitwa i w czwartek od rana mam znowu konsultację. Już mówię, ja nie wracam do domu, bo się muszę wyspać normalnie, więc ja się wynająłem coś tam sobie w Warszawie. I to bardzo w samym centrum, za jakieś w ogóle drobne pieniądze, w ogóle wiesz. Wynająłem coś sobie i mów tak, rozmawiam z tą kobietą, która, tą właścicielką. Ja mówię, wie pani, ale ja jutro będę bez samochodu w Warszawie. I ona mówi, wie pan, to nie szkodzi, to ja panu klucze przywiozę, gdzie pan później będzie. Mówię, to pani podjedzie, na Kasprzaka pani tam mi przywiozie. Ja panu przywiozę, super, wszystko w porządku, w ogóle. I mówię, bo ja na przykład, jeżeli ja pędzę w duchu gdzieś, tak, to naturalność, tak, ona musi się układać człowieku, ona się układa. I Paweł o tym mówi, ale nie bójcie się tego. W ogóle nie skupiajcie się na tym. Nie szukajcie tam nic. To się ułoży w ogóle jak droga przed wami. Te potężne bariery nie tylko was nie przerosną, ale staną się drogą, po której się rozpędzicie. Chrześcijanie chodzący w duchu i biegnący po nagrodę, to się rozpędzają po karkach diabła. Rozumiesz? Po karkach demonów biegną w ogóle do przodu. Po karkach demonów. To w ogóle się rozpędza się po grzbiecie Lucyfera w ogóle i ty pędzisz. On staje się dla ciebie lotniskiem w ogóle, wiesz. To tak działa. I Paweł pokazuje im tą rzecz. Czy to najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Uciekajcie od tej formuły naturalności. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to samo mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo czy Bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składacie w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Paweł mówi, jeżeli wy będziecie się przesuwać w naturalnej formule, to tu nie chodzi o tą samą naturalność. Że naturalne jest złe, ale za tym stoją demony. Wiecie, za czym stoją demony? Za naturalnym. Za naturalnym. Za tym, co naturalne. Za tym stoją demony. Wiecie, co diabeł zdominował? Naturalność naszą. Zobaczcie, jak naturalność jest zdominowana. Skąd choroby? Dlaczego choroby? Skąd te rzeczy? Naturalność jest zdominowana. Przecież duch nie choruje, zauważyliście? Przecież duchy nie chorują. To naturalność została zaatakowana. Wszystko zostało skażone wokół. Tak? Wszystko jest skażone. Naturalne rzeczy, tak? Naturalne czynniki umysłowe są skażone. Słyszeliście tą wypowiedź Trumpa, jak mówił? Słyszeliście? O Europie. No to nie słyszeliście tej, co Bajkiem opowiadał. Uważam, że człowiek z nimi, no, mówi, że szła kobieta, po prostu znalazła węża na drodze, tak? I mówi, wąż mówi, na miłość boską, weź mnie ze sobą do domu, proszę cię, zobacz jaki jestem w ogóle samotny. Tak? I ona go wzięła, bo ujął ją jej głos, jego wygląd, w ogóle wszystko. Ona go wzięła, przytuliła, zaniosła go do domu, ogrzała go przy kominku, poszła do pracy, wróciła, znowu go zaczęła przytulać. I kiedy go tak bardzo zaczęła przytulać i takie była z nim już bliskie relacje, to ugryzł. Ona mówi, co zrobiłeś? No ugryzłeś mnie, przecież twój jad mnie może zabić, proszę ciebie. I w tym momencie on już nie mówił do niej miło. Ty, mówi, taka, nie taka, mówi, przecież wiedziałaś, że jestem wężem. Przecież to jest moja natura, rozumiem. Nie. A propos, słyszałem wczoraj, słyszeliście proroctwo, które było w 90-tych latach na Trumpie? Nie słyszeliście? Wczoraj mnie rozwaliło. W latach 90-tych, teraz to znaleźli, słuchajcie, jest odnaleziony jeden z uwielbieniowców podczas spotkania
uwielbieniowego, wstał i zaczął prorokować. Nie? I mówi, że nadejdzie czas, tak, kiedy w tym kraju powstanie człowiek o imieniu Donald. W ogóle wiesz, zaczyna prorokować o nim. W ogóle szok. Ja wczoraj na... Ja byłem tak. Tak. Trąba. I będzie jak trąba Boża, mówi nad tym krajem. Na początku nie będzie nawrócony, ale potem odda życie Jezusowi, zostanie wypełniony Duchem Świętym. W ogóle wiesz, nie? W 90-tych latach. Po prostu jakiś lider uwielbienia wstał, w ogóle wiesz, na spotkaniu chrześcijańskim wygłosił proroctwo. Nikt nie wiedział, o co chodzi, nie? Masakra, co? No. Ale chodzi o to, że Paweł pokazuje im, że za naturalnością stoją demoniczne siły. Za naturalnymi tokami myślowymi demoniczne siły stoją. Demoniczne siły. Zobaczcie, pokażę wam na przykład coś naturalnego. Są rodzice, normalni rodzice, ja nie mówię, że patologiczni rodzice, normalni rodzice. W sferze tego świata normalni rodzice. Mają dzieci, kochają te dzieci. Tak. Ale te dzieci wyrastają. I odchodzą z domu. Ale rodzice ich dalej kochają. I rodzice chcą im życie układać. I rodzice do nich przyjeżdżają. I siedzą im na karkach. I mówią im, jak się dzieci wychowuje. I tłumaczą im wszystko. I to jest ogólnie przyjęte. Przecież no to są rodzice. Ja jestem twoją matką. Byłaś moją matką. Póki się nie złączyłem ze swoją żoną. Teraz twoje miejsce zajęła żona moja. Nie ma cię matką w moim życiu. Nie ma cię ojcze w moim życiu. Czczę was w formule szacunku i będę o was dbał. Ale nie macie prawa głosu do mojego życia. A przecież to twoje dzieci. Wychowałeś je. Wypielęgnowałeś. Ja na wszelki wypadek już się z nimi rozstałem. Ja już się rozstałem z moimi dziećmi na przykład, szybciutko. Na wszelki wypadek. Gdybym w przyszłości zapomniał. Wiecie? Wczoraj do Sary mówię, bo stała i gadałam. Potrafi gadać cały czas do mnie. Gada do mnie cały czas. Jeździłem z nią wczoraj na rowerze, gadała do mnie, gada do mnie non stop. Mówię do niej, mam do ciebie taką bardzo ważną sprawę. Będziesz miała w przyszłości męża. Ale stoi cię patrz. Nie gadaj do niego. Nie stój na mnie. I ustawicznie do niego nie mów. Dlaczego? Mówię, mężczyźni mają taką konstrukcję, że przyswajają tylko 10% tego, co się do nich mówi. Tak od razu mówię. Mów do niego powoli. Wiesz, ja uszczęśliwiam tego faceta ludzi. Ja się w ogóle o niego modlę. Już mu dobrze czynię. Rozumiesz, o co chodzi w duchu. Rozumiesz, bo ja taką, jaką mu w ogóle oddam tą córkę, takie będzie jego życie. Nie chciałbym, żeby jego córka do niego mówiła, na przykład moja córka do niego mówiła na przykład przez cały czas. Rozumiesz, w ogóle nie. W ogóle chciałbym mu tego oszczędzić. Nie? Rodzice się muszą rozstać ze swoimi dziećmi. Tak? Ale to jest w tym świecie nienaturalne. Jak to się możesz rozstać? Jak to zrobić? Że to nie wolno. Trzeba do grobowej deski trzeba. Prawda? 5 telefonów w tygodniu. Drugi koniec świata. Jak żyjesz? Tak samo jak wczoraj, mamo. Słowo honoru. Tak samo jak wczoraj. Tak samo. Ale jest to... Zobaczcie, to jest bolesne społecznie. Ale dlaczego? Bo system jest bałwochwalczy. Bałwochwalczy system. Ja uczę ludzi, że dzieci mamy w leasing dane. W leasing dostaliśmy dzieci. Tak? Dzieci nie są po to, żeby cię. Jak ty uważasz, że dzieci są po to, żeby cię deficyty zatkać, no to jesteś w potężnym błędzie, tak? Tak? Dzieci to masz urodzić, tak? Spłodzić, wychować dla Pana, puścić świat, tak? Niech lecą, szerzą królestwo, tak? Wiesz, takie pociski Boże. Dlatego są jest opisane, że dzieci są strzałami w twoim kołczaniu. Masz je wystrzelić. Wystrzeli, bo nie chcę strzelić tego dziecka, nie chcę leci! Wiesz o co chodzi? Wystrzel dziecko po prostu, tak? Bo inaczej bałwanka będziesz mieć całe życie. Bałwanka.
i bałwanek ci zalezie za skórę. A wy, za tym fajnym dzieckiem stoją demoniczne siły wtedy. No to cudowne dziecko twoje, ale tam demony są i Paweł do nich mówi. Ja nie chcę, żebyście mieli społeczność z demonami, bo jeżeli wy gloryfikujecie naturalność, to wy, to nie chodzi o tą samą naturalność, bo ta sama naturalność sama w sobie jest neutralna. Taka gitara jest neutralna. Można na niej Boga chwalić, można na niej diabła chwalić, tak? Tak jak kamera jest neutralna. Można nagrać głoszenie, można nagrać film pornograficzny, tak? To jest neutralne, nie może mieć pretensji do kamery o pornografię, prawda? To jak może mieć pretensji do kamery? To jest neutralne zjawisko. Naturalność jest neutralna, ale za nią stoją demony. A za duchowością, za duchem stoi Bóg. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Paweł mówi, nie możecie jednocześnie gloryfikować Boga ducha, tak? I naturalności. To jest niemożliwe. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Zobaczcie, że jest wszystko wolno. W chrześcijaństwie nie ma rzeczy, nie ma tego rodzaju zasad, to jest coś mi nie wolno. Wszystko wolno. Ale czy to jest budujące? Czy budujesz tym, czy ty tym rujnujesz? Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy mi wolno palić papierosy? No pewnie, że ci wolno. Jaraj, jak smok. Ale czy to jest budujące? Czy palenie jest budujące, czy też rujnujące? Tak? Czy mogę chodzić do burdelu? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Czy mogę żyć bez ślubu? No pewnie. Czy mogę ćpać? Oczywiście. Nie ma zakazu w chrześcijaństwie. Rozumiesz? Nie ma. Nie ma czegoś takiego, że ty nie możesz. Ale proszę mi powiedzieć, czy chodzenie do burdelu jest budujące? Mówię, jak ty jesteś w stanie iść do prostytutki, bracie w Chrystusie, tak? I na przykład, i co ty tam powiesz jej, tej prostytutce? Ewangelię? Ewangelię jej powiesz? Poznasz kogoś ze świata, co ty, Ewangelię mu powiesz? No nie mów mi, że ty poznajesz kogoś ze świata i ty Ewangelię będziesz mówić, jak ty masz w perspektywie, żeby to był twój mąż czy twoja żona, oni są ze świata. I ty Ewangelię im powiesz? Na pewno im nie powiesz Ewangelii. Albo powiesz im taką Ewangelię, która ich nie urazi przypadkiem. Tak? Dzisiaj rozmawiałem z człowiekiem. Wie, ma małżeństwo, on stoi po prostu w pionie przed Bogiem, że ona go wodą święconą leje, człowieku. Egzorcystę do niego wzywa, człowieku. On wszystkie obrazki wywalił oraz go powiesiła. Powiedziała, że się z tobą rozwiodę. On dzwoni do mnie, co mam zrobić? Ja mówię, pozwól jej odejść. Tak? Niech odchodzi. Najwyżej wróci po śladach. Nie? Zrobi rutkę po pustyni i wróci po śladach. Tak? A jak nie wróci? Tak. Dzisiaj dzwoni do mnie kobieta, opowiada mi o tym, jak od niej mąż odszedł. Za granicę dzwoni. Wierzący. Ja mówię, chcesz co chcesz? Chcesz ratować to małżeństwo? Chcesz. Chce, ona chce ratować, chce walczyć. Ale wiecie, po mniej więcej 20 minutach rozmowy, tak, weszliśmy zupełnie do innego miejsca. Ona już nie wiedziała. Ja mówię, to teraz zrobimy w ten sposób. Się dowiesz. Mniej więcej. Za tydzień do mnie zadzwonisz, powiedz mi, co ma robić, jak się modlić, jak funkcjonować. Mniej więcej po tygodniu do mnie zadzwonisz i ty teraz powiesz, co ty teraz masz w sercu. Okej? Bo to się okazuje, może to w ogóle nie chcesz tego ratować. Bo widzisz tak naprawdę, że to był błąd. Czeski film po prostu. Nakręciliście utwór. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. No przecież co on mówi tutaj? Wiecie, co to jest skierowanie swoich oczu na duchowość? To jest nieszukanie własnej korzyści. Miłość u swojej podstawy jest bolesna. Słuchajcie. To miłość jest bolesna. Przez to, czego my chcemy, to nie, my nie miłości chcemy. Bo w ogóle wiesz, o co chodzi?
zrozum, że jeżeli chcesz być kochany, tak? Taką masz myśl, chcę być kochany. Masz prawo, zaznaczam, masz prawo być kochany. Masz prawo, bo to Bóg, masz prawo być kochany. Ale jeżeli ty chcesz być kochany, to teraz posłuchaj, chcę ci pokazać drugą stronę medalu. Ktoś będzie musiał złożyć ofiarę dla ciebie. Bo ten, co cię będzie kochał, to musi się poświęcić. Wiedz o tym. Nie ma czegoś takiego, że jego to nie będzie boleć, te kochanie ciebie. On go musi boleć. Bo żeby on mógł ciebie kochać, to on będzie musiał rezygnować z własnych korzyści. I koniec. Miłość niesie za sobą zawsze ofiarę. Zawsze. Dlatego ten święty Paweł, pamiętacie co mówiłem ostatnio? On cały czas tak walczył w ogóle w tym, ale ja bym wolał, żebyście byli jak ja. Ja bym wolał w ogóle, nie? Mówi, będziecie mieć doczesne kłopoty. Mówi, chcecie mężów, żony, będziecie mieć. Mówi, po prostu nie ma bata. Nie ma bata. To musi być. Bo to jest naturalne. Wiecie o tym, że to jest naturalne. Małżeństwo jest naturalne. Małżeństwo nie jest sakrem, jest naturalne. To w naturalne jest małżeństwo. To musi być tutaj dym. My będziemy w Bogu szli w tym wszystkim, ale to nie tak, że nie będziemy się ocierać, proszę Ciebie, o te w ogóle kolce życia. Będziemy w ogóle, wiesz, to małżeństwo dochodzi do końca swoich dni, to by Twoje są, mają blizny takie. Twoje w bliznach są, to muszą być w bliznach. Wiecie czemu? Bo jeżeli się kochają, tak, to rezygnują z siebie na rzecz drugiego. Cały czas. I teraz 80 lat, proszę Ciebie, tak żyją. No nikt mi nie powie, że 80 lat w ogóle trwania w miłości nie zostawia ci blizny. No musi ci zostawić blizny, bo nie ma bata. Wiecie, rozumiecie, co ten system humanistyczny zrobił w miłości? Miłość została podana nam w taki sposób, wiesz, harlekin, z cyklu harlekin, proszę ciebie, i TV romans, proszę ciebie, i tudzież innego rodzaju wstety, tak? A miłość wygląda tak, że jest jedna osoba X, tak? I żeby ta osoba X była kochana, to osoba Y musi cierpieć. Tak? Bo tutaj jest napisane, niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. No i koniec. A powiem Ci dalej, jak się modlisz, Boże, ja chcę kochać bardziej, tak? No to posłuchaj, jak chcesz się taką modlitwą modliłeś bardziej kochać, tutaj jest napisane, niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego, no to się wzmoże w Tobie. To będzie takie wzmożenie, tak? Nie szukania własnej korzyści. A jak nie będziesz szukał własnej korzyści, to będziesz cierpiał. To w ogóle to jest taki numer. Zrozumiecie, jak to wygląda? Dlatego jest napisane, że ta droga jest wąska, nie? No to w ogóle ty wybierasz to? I to ten widzisz tego Boga teraz, tego Pawłowego Chrystusa. I mówi, no tak, no to tak jest teraz. Nie? To, co my z tego zrobimy? Co my ukleimy z tego? Wszystko, co się sprzedaje w jadkach, jedzcie, o nic nie pytając, dla spokoju sumienia. Albowiem Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. A jeśli was kto z niewiernych zaprosi i chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając, dla spokojności sumienia. W ogóle kiedyś pamiętam, podszedł do mnie jakiś człowiek i coś mi chciał, coś tam mi sprzedać chciał. Ja mu zadałem takie pytanie, ale skąd ty to masz? Skąd to wziąłeś, że to jest takie tanie, nie? I ja od niego tego nie kupiłem, bo on mi nie potrafił tego wyjaśnić. Pewno ukradł to. I potem tak siedzę sobie w domu, nie? I tak sobie myślę, i Duch Święty mnie skierował do tych tutaj wersetów. Wszystko, co wam dają, jest. Jedzcie, nie pytajcie, skąd pochodzi. Nie boję. Jak to nie pytajcie, skąd pochodzi? Przecież powinienem się... Bóg mówi, ale Artur, sumienie Twoje zostało skalane dopiero wtedy, kiedy zapytałeś tego człowieka, skąd to pochodzi. Wiecie, jeszcze następnym razem ktoś do mnie podszedł, gdzieś tam jakiś cygan i chciał mnie sprzedać przez Ciebie perfumy. Ja już go nie zapytałem, dlaczego on chce dwa razy taniej. Mówię, dawaj. Zabrałem i koniec. Następny przyleciał innym razem jakieś to, ja mówię, dawaj, no to w ogóle. Rozumiesz, o co chodzi? Dlaczego? Ponieważ my w ogóle, zaraz powiedzą, że to paserki, to
nasze sumienie jest nakręcone przez nas. Nasze sumienie. Wiecie, o co chodzi? Jeżeli ja nie mam dzisiaj objawienia, tak? Nie zadaję żadnych pytań. W ogóle. Ja bez objawienia nie zadaję pytań. Bo jesteśmy w stanie spowodować, tak? Że wszystko wokół, tak? Stanie się dla nas niedotykalne. Wszystko. Wszystko. Dlatego Paweł ich cały czas kieruje do jednego miejsca. Do objawienia. Objawienie. Chodzimy w duchu i mamy objawienie. Jeżeli ja chodzę w duchu, to ja wiem, co ja mam robić. Wiem, co mam brać, co kupić, co zjeść, co nie zjeść, co wypluć, z kim się zadawać, a z kim się nie zadawać. Objawienie. Nie intelektualna informacja, bo intelektualna informacja skala cię. Skala cię informacja. Wiecie, ile do mnie dochodzi intelektualnych informacji? Ile do mnie w kościele dochodzi intelektualnych informacji? Rozumiecie? Do mnie przychodzą ludzie i mówią do mnie różne rzeczy, tak? A ja po prostu nauczyłem się schodzić po angielsku z tematów. Mi zawsze chce ktoś coś powiedzieć, co jest grane gdzieś. A ja mówię, ale ja nie chcę wiedzieć, co jest grane. Mam takie coś, że ja nie chcę wiedzieć, co jest grane. Ja mam taką przyjemność życia w takim wewnętrznym, po prostu w takiej wewnętrznej niewiedzy. Ja się bardzo z tego cieszę, jak ja nie wiem. Wiecie? Jak tutaj ten prorok do nas przyjeżdża, to ja powiedziałem jedno, że nie pamiętacie. Pierwsza rzecz związana z prorokiem. Prorok nie ma prawa wiedzieć o niczym, co się dzieje w kościele. Niech nikt nie porozmawia z prorokiem. Proszę nie rozmawiać z prorokiem. O niczym. Tak? Bo to zaburzy coś. Dlatego, o co chodzi? Zobaczcie, co Paweł pisze. Wszystko, co sprzedają w jatkach, jedzcie. Wiecie, jak oni mieli dylematy? Ponieważ w jatkach, czyli w miejscach, gdzie było sprzedawane mięso, sprzedawano mięso poświęcone bałwanom. Czyli na przykład składano takiego cielaka Zeusowi, tak? Oni trochę tego cielaka tam podgryźli, kultowo, a potem resztę brali i sprzedawali w sklepie. Normalnie, tak? I Koryntianie mieli dylemat, czy my możemy kupować te rzeczy w ogóle. Tak? Czy one są złożone ku czci Zeusa? Prawda? A Paweł mówi, no weź. No weź idź to i se kup zjedz, lub se steak, w ogóle wiesz, o co chodzi? No idź. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając, dlaczego? O nic nie pytając, tak? Dla spokojności sumienia. Więc kto sumienie nasze jest w stanie poruszyć? My sami, tak? Pamiętaj, sumienie, jeśli będzie poruszone przez objawienie, tak, bez informacji zewnętrznej, to ono da ci znać, bo to jest taki organ. Przychodzi objawienie, sumienie dostaje informację, rozumiesz, o to chodzi? I ty w ogóle wiesz, co jest dobre, co jest złe, tak? I koniec. Ale jak ty pytasz, to ty te sumienie pobudzasz od tej strony. I ono, a sumienie samo w sobie, rozumiesz, ono jest święte. To jest w ogóle przeciwna rzecz. Jeżeli ty pobudzasz sumienie z zewnątrz informacją intelektualną, to ono się skala. Bo ono ci zawsze odpowie, że wszystko jest złe. Coś wam teraz powiem wam odnośnie szukania męża i żony, bo to jest bardzo ciekawa historia. Jeżeli my zaciągamy różnego rodzaju informacje zewnętrzne ustawicznie, tak, to my sobie nigdy nie znajdziemy męża. Bo my ciągniemy ciągle informacje z zewnątrz. Przyglądamy się. Obserwujemy. Ja ludzi uczę. Wiesz co mówię? Jak ty szukasz męża czy żony i ty spotykasz jakiegoś faceta czy jakąś dziewczynę, to zacznij się uczyć jednej rzeczy. Zacznij chodzić w tej relacji w objawieniu. Przestań tego człowieka inwigilować. Przestań się przyglądać notorycznie na to, co on tam robi. Jak on mówi, przestań nastawiać ucha. Jak się przytuliłaś do niego, ok, to nie nastawiaj ucha, co on tam szepcze, bo się skalasz. Bo to w ogóle nie jest doskonały człowiek. Okay? Weź objawieniem rzeczy. Sięgnij głęboko w rzecz. Intelekt cię skala.
Intelekt ci sumienie doprowadzi do tego, że podejdziesz do jakiegokolwiek sklepu z mięsem i powiesz: nie, nie, ja tutaj nie kupuję, bo to jest bałwochwalstwo. Wiecie, tam, na przykład tam były takie grupy ludzi, którzy tylko jarzyny zaczęli jadać. I pewnie, pamiętacie, jak Paweł mówi w liście do Rzymian, słaby jarzyny jadał. Kto to jadał jarzyny w tych kościołach? Ci najbardziej duchowi. Ci, którzy w ogóle bali się dotknąć w ogóle jakiegokolwiek mięsa. Tak? Albowiem pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Jeśli kto z was niewiernych, a jeśli was kto z niewiernych zaprosi i chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając, dla spokojności sumienia. Wszystko, co wam podadzą. I często ludzie pytają: ja mogę iść, ja mogę tam iść, ja mówię: a chcesz iść tam? Chcesz w ogóle, czy ty chcesz iść? Często ludzie pytają: mogę iść na tą imprezę? Jak myślisz, pastorze? Ja mówię: ale czy ty chcesz? To ważne jest dla mnie, bo to jest napisane: jeśli chcecie pójść. Ja mówię: jak chcesz, to idź. Jak chcesz. Bo ja na przykład ja powiedzmy nie chcę gdzieś iść, to ja nie chodzę, ale ty jak chcesz, to idź. Z drugiej strony, jak tam pójdziesz, to nie rozgrzebuj tam niczego. Nie grzeb tam. Nie grzeb tam. Jeżeli masz objawienie, głoś Ewangelię do tych ludzi, wpływaj na tych ludzi. Jak nie, nie grzeb tam w ogóle. Nie grzeb w życiu. Nie pokazuj tym ludziom, proszę ciebie, jaki jesteś duchowy, jaki jesteś wspaniały. Po co? Przecież po co tam poszedłeś? Na pewno nie po to. Rozumiesz? A jeśli by wam ktoś powiedział: to jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedźcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia. Czyli kiedy już dochodzi do konkretnej akcji, tak? Kiedy ktoś ci informuje: wiesz, ale to jest przecież impreza, na której się pije. No przyszłeś tutaj, czy przyszłeś tutaj, nie pijesz? Tak? I to nie jest, i tu nie chodzi o to, żeby nie pić, dlatego że tobie nie wolno nie pić. Ale ty tam nie pijesz ze względu na nich, okay? I dlatego, żeby nie skalać swojego sumienia. Mówię zaś nie o moim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego. Bo któż, dlaczegożby moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? Paweł mówi: ja osobiście jestem nie do skalania. Jestem nie do skalania, nie można mnie skalać. Ja kiedyś, to było też dla mnie takie dziwne, do takiego momentu on doszedł, a potem zacząłem, że to w ogóle tak jest, że można mieć takie sumienie, że cię nic nie skala. Wiesz, ja na przykład dzisiaj przyglądam się na grzech, mnie nie rusza grzech. To w ogóle nie przeszkadza, w żadnym wypadku, nie? Przestało to mnie dotykać. A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, że ja dziękuję? Czyli Paweł pokazuje, że od strony zwykłej, praktycznej strony, to są żadne problemy. To nie jest żaden problem, dotknięcie jakiejś formy naturalności. A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Zobaczcie, jak on zamyka, cokolwiek robisz, cokolwiek. Chcesz kierować się w duchu? To cokolwiek robisz, przepuść przez pryzmat ducha, tak? I zobacz, czy to coś będzie budujące, czy nie. I już nieważne, czy dobre, czy złe. Już nieważne. Tylko czy to zbuduje. Zobaczcie. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Wiecie, Paweł to był człowiek miłosny. On wszędzie upatrywał szansę uwolnienia tej miłości. On nie dzielił rzeczy na takie, które wolno, a które nie wolno. On każdego dnia poddawał swoje pragnienia korekcie Bożej. Stąd wytworzył się w nim potężny, taki potężny potencjał miłosny. I on do tego zachęca Koryntian. Wiecie, i dla mnie te teksty, one są o tyle ważne, że one moje życie wprowadzają w taki miłosny przekaz. Ja cokolwiek mam robić, cokolwiek, jakąkolwiek decyzję mam podjąć, małą, dużą, osobistą, nieosobistą, ja w tym wszystkim chcę upatrywać szerzenia Królestwa. Ja w tym wszystkim chcę upatrywać. W moim wyglądzie, w tym, co ja sobie kupię,
w tym, co ja sobie nie kupię, dlaczego sobie to kupiłem, a dlaczego sobie tego nie kupiłem. Rozumiecie? To wszystko chwalić ma Boga. Czemu ja to jem, a czemu tego nie jem? Czemu jestem taki, a czemu nie jestem inny? Rozumiesz? Paweł do tego zachęca. Oni mieli tysiące pytań, wiele zarzutów, ale ten Paweł, ten ojciec, bo on jak ojciec w ogóle, on im pokazywał, że ludzie, to się wszystko sprowadza do miłości. Wszystko, co robicie. Czy za mąż wychodzicie, czy się żenicie, czy macie dzieci, czy nie macie dzieci. Rozumiesz? Macie dzieci, na chwałę Boga wychowujcie. Nie chcecie mieć dzieci, nie musicie mieć dzieci. Nie musicie w ogóle mieć dzieci. Nie miejcie dzieci na chwałę Boga. Żenicie się, wychodzicie za mąż, zróbcie to na chwałę Boga. Nie chcecie mieć męża czy żony, na chwałę Boga. Nie dlatego, że macie deficyty i kompleksy. Jak ktoś ma deficyty i kompleksy i dlatego nie ma nikogo, tak? No to do uwolnienia w ogóle, wiesz. No kurczę, wiesz. Nie mam nikogo, bo jestem taka brzydka, głupia i w ogóle, wiesz. No to uwolnienie. Jak ty powiesz, nie mam nikogo, bo ja tak służę Bogu. Okej, okay. Ja byłem kiedyś w takim domu jednym, tutaj w Warszawie, w takim kościele. I tam, w ogóle ciekawa rzecz, facet wjechał do Stanów i tam oddał im cały potężny dom, oddał ludziom. Warte było kilka milionów złotych. Oni tam zrobili kościół, zrobili też fundację mniejsza. Generalnie tam sobie żyło kilka osób w tym domu. Dużo pomieszczeń i tak dalej. Oni żyli bez mężów, bez żon. Nie tak żyją w ogóle zresztą dalej, tak służą Bogu. Nie? Zajmują się różnymi rzeczami bożymi, robią rzeczy, tak se żyją. To już powiedziałem, no tak dziwacznie, tak? Ale tak żyją, tak chcą. Oni tym chwalą Boga. I ja w ogóle to szanuję. Zajmują się drukiem, niedrukiem, co tam różne rzeczy robią, ewangelizują, wiesz, po prostu. Wiecie, tak sobie funkcjonują. Inni żenią się, wychodzą za mąż, zakładają rodziny, zakładają biznesy, robią rzeczy. Chodzi o to, żeby odnaleźć tą myśl Pawłową. Wszystko czyńcie na chwałę Boga. Czy jecie, czy pijecie, czy działacie, czy nie działacie. W ogóle wszystko. Czy odpoczywacie na chwałę Boga. Każda rzecz. Eliminacja deficytów, eliminacja totalna w ogóle zaburzeń. Wywalamy, wywalamy, wywalamy. Czysta karteczka, czyściutka karteczka życia. I teraz okej, okay, cokolwiek robię na chwałę Boga. I do tego Paweł ich prowadzi. Wiecie, rozważajmy te rzeczy, jak czytamy Pawła. Patrzmy, do czego ten człowiek, on jakby ich przyprowadzał do jego miejsca. A też zauważcie, z jakimi rzeczami oni się borykali. Oni się go pytali, czy oni mogą jeść mięso składane bawołem i takie rzeczy. Zobaczcie, oni się pytali, czy oni mogą to, czy oni mogą, bo to są odpowiedzi Pawła na ich pytania. Wiecie, to nie są traktaty teologiczne, on im odpowiadał na pytania. Jakie oni pytania mu zadawali? W ogóle masakra w ogóle. Oni mówią o poświęceniu życia, a oni, pastorze Pawle, czy my kaszanki możemy jeść w kościele, czy nie możemy jeść kaszanki. A w ogóle on siedzi w kościele, mówi, Boże, za jakie grzechy? Rozumiesz? To tak jak Jezus w ogóle, wiesz, ile ja jeszcze z Wami będę. W ogóle wiesz, o co chodzi. Ojcze, w ogóle, szybciej, szybciej, załatwmy to szybciej w ogóle, nie? Szybciej, w ogóle nie, bo po prostu już mówię. Ile z Wami będę, rodzie bez wiary? Gdzieś ten Paweł też, w ogóle oni do niego, czy ja możemy to Pawle, a powinniśmy tamto, a jak ty myślisz, a wiesz o co chodzi, a ty to, a może ty nie jesteś wcale taki święty, a może ty to, a może, a tamci to lepsi są, bo oni z Jezusa znali osobiście, a może to właśnie te twoje objawienia nie są takie prawdziwe. Ty cały czas takie w ogóle zajawki, bo on w ogóle, a ten siedzi i mówi, w ogóle życie kładźmy, połóżmy życie wszyscy, a zróbmy taki numer diabłu i weźmy życie połóżmy. Życie połóżmy! Przestańmy zadawać jakieś kretyńskie pytania. Tak? Znaczy Paweł jest Żydem i on pokazuje, że w ogóle pewne pytania to są niestosowne. Pytania, czy mi wolno. Tak? Czy należy. Pytania pod tytułem, jak należy sądować rzeczywistość wokół. A Paweł mi wcale nie sądować. No nie sąduj, bo se skalasz sumienie. Bo wszędzie będziesz widział. Ludzie, ja wszędzie, przecież jak ja intelekt, zobaczcie, z tą wiedzą i z doświadczeniem, które ja mam dzisiaj, to ja jestem w stanie wszędzie widzieć problem. Ja widzę ciągle kłamców naokoło.
Wiecie, widzę kłamców, ja widzę w ogóle oszustów, ja widzę w urzędach ludzi, ja widzę hochsztaplerów, widzę ludzi szukających swego. Ja mówię, wszędzie jest jedna wielka kicha. Rozumiecie? Jedna wielka kicha. Jedna wielka kicha. Jedziemy z samochodem. Z Agatą przejechała szybko. Przejechała szybko, słuchajcie, patrol stał policji. Zatrzymali nas. Wyszła do tego. Wsiadła do niego do samochodu. Co tam pani kierowca szybko przyjechała? Dlaczego pani tak szybko jechała? Bo jestem pastorem kościoła, na nabożeństwo się spieszę, mówiła. Kim pani jest? Pastorem kościoła, mówi. I ona im Ewangelię głosi. Bo ile razy ona zaraz siedzi im głosi. I facet ostatnio siedzi w radiowozie, głosi Ewangelię, w ogóle głosi. I facet, policjant siedzi i mówi, o Boże, to za dużo jest dla mnie, mówi. Mówi, i słuchajcie, mówi, wczoraj chlaliśmy wczoraj, proszę Panie, mówi, jak my się nachlaliśmy wczoraj, ten jeszcze z tym radarem, to jeszcze pijany jest, mówi. Przepraszam Panią, to skór, mówi, tak nie. I złapał ojej, mówi, proszę Pani, gdzie Was znaleźć można, gdzie Was w ogóle zobaczyć, mówi, jak to wie, Pan Jezusa poznała, no w ogóle wiesz, w ogóle czujesz klimat, raptem Cię wszystko rozkłada, kiedy Ty służysz Bogu, wszystkim, tak? To ja, ale Pani, ja muszę, Pani 100 zł, chociaż, no bo to debil mówi, nacisnął, no, mówi, no. Wiesz, takie rzeczy, tak? Ale dlaczego? Bo Ty Bogu służysz. Czym? Życiem. Tutaj nie ma pytań, co wolno, co nie wolno, co to, rozumiecie? Wiecie, do czego nas Bóg prowadzi? Żebyśmy przestali poruszać się w tym systemie naturalności. Paweł ich wywalał z tego, mówi, dzieciaki, Koryntianie, wychodzimy. Siedzicie w kibelku po to i zadajecie pytania, tak, z perspektywy kibelka. Pastorze Pawle, czy powinniśmy z tego kibelka wyjść dotąd? Czy tak głowę nad deską mamy mieć? Czy tak wypada, żebyśmy mieli tutaj głowę? Pastorze, jak tutaj mamy mieć głowę? Paweł mówi, chodzi o to, żebyście w gównie nie siedzieli. W ogóle. A nie, czy macie mieć głowę nad deską, czy macie mieć nos nad deską. Nie układamy tej teologii. Wyjdźcie stamtąd, ale oni siedząc w kibelku zadają inne pytania. Wiecie, jakie pytania? Pytania a la kibelek. Tak? A Paweł ich wyciąga z tego, mówi. Ale rozumiesz, on musi ich wyciągnąć. Chce, żebyś zobaczył ten Pawłowy tok myślowy. On ich wyciąga stamtąd. My nie możemy czytać Pawła pod kątem co wolno, co nie wolno. My nie możemy wziąć listu do Koryntian i po prostu popatrzeć sobie w niego i sobie zasad porobić, bo Paweł ich wyciąga z kibla, żeby z nimi porozmawiać zupełnie z innej perspektywy. Bo jak się siedzi w kiblu, to jest tylko taka perspektywa, żeby ci kupa do nosa nie wpadła. Bo oni z tej perspektywy, żeby mogli się jeszcze zaciągnąć tym powietrzem. Rozumiesz, o co chodzi? Ja powiem mu, ale to chodzi, żeby w ogóle was tam nie było. To wyjdźmy, przejdźmy się, tak? Obmyjmy się z tego wszystkiego i w ogóle porozmawiajmy dopiero. I wtedy nie ma już pytań. Nie ma pytań z cyklu, czy mam głowę mieć nad kibelkiem, czy pod kibelkiem. Nie ma tych pytań. Ten Paweł ich wyciąga po żydowsku z tych pytań ich. Tak? Z tego miejsca w ogóle pytania o różne rzeczy. Czy ja mogę to wziąć i się zapytać, skąd on to ma? Człowieku, wiesz, ile ludzi VAT-u nie płaci? Idziesz do sklepu, ty nie masz żadnego dowodu, że tam jest odprowadzany VAT od tych rzeczy. Wiesz, że to jest złodziejstwo i to jest udział w złodziejstwie. A czym to się różni od, ja przy ciebie jakiegoś cygara, co przychodzi i ci perfumy sprzedaje? A? Intelektualnie, jak zaczniesz obejmować zjawisko, tak? To cię to zabije. Paweł mówi, wychodzimy poza zjawisko. A chodźcie poza zjawisko, wyjdziemy. W ogóle poza. Zaczniemy patrzeć z innej perspektywy na to wszystko. Z innej! Bo wtedy rozpędzimy się po plecach diabła i polecimy do przodu. Polecimy do przodu. To jest wyjście do Koryntu. To jest wyjście ponad przeciętność, a nie poukładanie sobie przeciętności na Boży sposób. Jak Bóg patrzy na to czy na tamto. A numer jest taki, że w ogóle nie patrzy. Bóg ma tak wywalone na różne rzeczy. Rozumiesz, o co chodzi? Że się w pale nie mieści. Ma wywalone, dlatego nie widzi tego, nie widzi, bo jest ślepy na różne sprawy.
Bóg patrzy w ogóle inaczej. Inaczej. Pamiętacie, na tej chacie on z nim rozmawia. Mówię, dlaczego? Dlaczego? Ten Bóg siedzi w ogóle, wiesz, mówi. Mówi, to w ogóle nie rozumiesz tej perspektywy. Ty chcesz, żeby teraz zginął ten człowiek, co zabił twoją córkę. Chcesz, żeby on odpokutował, że musi, sprawiedliwość musi być uwolniona, tak? Ale ty nie wiesz, co on przeżywał. Ty nie wiesz, tobie się wydaje, że to, co on zrobił z twoją córką, to jest straszna rzecz. Ja nie mówię, że nie straszna. Ale on to zrobił z jakiegoś powodu. Ja go nie usprawiedliwiam. Ale wiedz, że zrobił to z jakiegoś powodu. I Paweł to samo pokazuje. Chcesz być kochany? Wiedz, że ktoś będzie musiał cierpieć. Rozumiesz? No już, kurczę, nie jest tak słodko. Bo została powalona jakaś iluzja. A więc powiem wam coś. Ja ostrożnie domagam się miłości. Na przykład. Ja się nauczyłem ostrożnie domagać. Wiecie? Ostrożnie. Ostrożnie. Bardzo ostrożnie. A jako usługujący zacząłem się uczyć różnego rodzaju rzeczy. Uczyć się. Tego, że gdzieś jestem, to nie mogę powiedzieć, że coś mi się podoba, że coś lubię, bo to dostanę. Ale ja to dostanę. Ok? Mieliśmy różne rzeczy. Agata kiedyś nieopatrznie powiedziała, że jej się jakaś biżuteria podoba. Byliśmy u bardzo bogatych ludzi. Nieopatrznie, w ogóle za chwileczkę jej w ogóle po prostu ona po... To ładne jest. Nie możesz powiedzieć, że to jest ładne, bo ci to dadzą. Ale oni poniosą koszty. Rozumiecie, o czym mówię? To oni zapłacą za to. Że miłość zawsze pociągnie ofiary jakoś za sobą. Ja jestem ostrożny w domaganiu się miłości. A skąd się nauczyłem? Z listu do Koryntian. Z listu do Koryntian. Rozumiesz, o co chodzi? Jestem wylewny w miłości. Kocham, tak? Ja wolę kochać. O, ja wolę kochać niż być kochany. O, powiem ci w ten sposób. Ja wolę kochać. Tak? To jest bezpieczniejsze. Bezpieczniejsze jest dawać. Bezpieczniej jest dawać. Bezpieczniej jest. Tak? Bo wiem, że nikt nie płaci ceny za to. Ja jestem zupełnie tutaj panem tej ceny. Płacę sobie tą cenę, tak? I jeszcze co? Jeszcze nagrodę dostanę za to. Bo jak ja płacę cenę, to nagrodę dostanę. A jestem ostrożny w tym, żeby tam coś wyrwać. Teraz zobaczcie, gdzie pytania pod tytułem i słuchajcie, jak to zrobić, żeby tutaj wyjść na swoje. Ale ja nie wiem, czy trzeba. Na przykład. A może nie trzeba. A może trzeba zadać pytanie, może nie trzeba by wychodzić na swoje. Tak. A może z radością ponieść rabunek swojego mienia. Może taki numer wywalić. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to słowo. Ojcze, ja modlę się, aby każda osoba tutaj, każda osoba, która będzie to oglądała, po prostu przyjmowała te rzeczy z perspektywy Twojego Świętego Ducha. Ojcze, ja modlę się, żeby ludzie widzieli Pawłowe zrozumienie rzeczy. Ojcze, niech Twój Święty Duch, który działa przez apostoła Pawła, działa teraz przez tych ludzi, którzy tego słuchali, Ojcze. Ojcze, my ogłaszamy, że nic nam z tego nie umknie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.